Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszę problem, który na razie dotyczy większości krajów anglojęzycznych i anglojęzycznych kanałów YouTube, ale z pewnością dotrze już niedługo do naszego skromnego kraju. A mianowicie chodzi o zamknięcie kanału bez zbytnich ostrzeżeń, tak po prostu jak grom z jasnego nieba. Nie mam tutaj na myśli kanałów jawnie naruszających prawa autorskie, generujących fałszywą oglądalność, czy prezentujących jakieś treści dla dorosłych. No, ale jeżeli śledzisz nieco bardziej tą anglojęzyczną vlogosferę, nie mogło ci umknąć twojej uwadze wyłączenie dwóch kanałów YouTube. A mianowicie chodzi tutaj o Darrena Rose ze strony ProBlogger.net oraz David Jennings ze strony www.davidjennings.com. No, o ile ten drugi jest stosunkowo nieznany, to Darren Rose z kilkuset tysiącami swoich czytelników jest no, raczej wśród blogosfery znaczącą osobowością. Obaj są znani z uczciwości, no, o jaką niełatwo dzisiaj w niszy internetowej Make Money Online. Dostarczali według mnie bardzo wartościową treść, no a tutaj nagle taka niespodzianka. Powstało jednak pytanie, dlaczego w sumie te ich kanały zostały zamknięte i to bez jakichś specjalnych ostrzeżeń, bez żadnych znaków ostrzegawczych. I nasuwa się logiczne drugie zapytanie, że kanał każdego z nas może spotkać identyczny los i może być to bardzo frustrujące, szczególnie kiedy włożymy w niego sporo pracy i zacznie w końcu spełniać jakiś cel marketingowy, a nie daj Boże, my zaczniemy przez ten kanał zarabiać jakieś pieniążki. No, nie wspomnę tutaj, że nasi wierni widzowie też mogą być zawiedzeni. No, w przypadku tych dwóch ludzi skończyło się dobrze. Po interwencji, która była bardziej związana z publicity, z taką wrzawą prasową i internetową, obaj odzyskali swoje konta, ale zaczęło mi to uświadamiać inny problem. No, tak naprawdę to nie my jesteśmy właścicielami, czy to naszych profili na Facebooku, czy naszych wideo na kanale YouTube, czy tam od biedy można by powiedzieć tweetów na Twitterze, prawda? No to niestety oni są panami naszego losu. Bardzo prawdopodobną przyczyną zamknięcia wspomnianych kanałów było powiązanie z niszą marketingu internetowego oraz zarabianiem w sieci. Jednak YouTube uderzyło praktycznie bez ostrzeżenia. Cóż tutaj można więcej wnioskować, że z tych pierwotnych pryncypiów Google, YouTube czy innych jakichś gigantów naprawdę już niewiele zostało. Google już jest korporacją. No tym niemniej w dyskusji jaka się wywiązała po tym wszystkim, okazało się, że zwykli zjadacze chleba mają małe szanse na cokolwiek. Nawet jeżeli nieświadomie naruszysz ich niepisane zasady, to raczej swojego konta już nie odzyskasz, a przy okazji dostaniesz bana na następne. Próba korespondencji, no wiadomo, mailowej sprowadza się do typowego pisania na przysłowiowy berdyczów. Otrzymujesz czy otrzymasz jakieś standardowe maile, niczego w sumie nie wyjaśniające. Natomiast, no jak uniknąć tego nieszczęścia? Jestem lekarzem, no podobno lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdrowy rozum tutaj podpowiada, że no musisz tak po prostu zatańczyć, jak ci ten YouTube czy Google czy inny serwis zagra, czyli no teoretycznie dostarczać wartościową treść mogącą zainteresować szersze, większe grono widzów, no ale jednocześnie unikać jak ognia owoców zakazanych. No w przypadku tym był tutaj temat How to make money online. No, częstokroć jednak tematy kanałów nie były związane z tą niszą. Oczywiście to już opieram na dyskusji, jaka się potem wywiązała, na komentarzach.
A według niektórych jedynym problemem była treść tytułu, na przykład ze słowem scam, money czy innym jakimś po cichu zakazanym. No, w pewnym sensie sugeruje to, że nie zawsze to ludzie przeglądają te kanały, a po prostu jest jakiś algorytm Google'a czy YouTube'a, który ma takie strony wyszukiwać. Następną opinią jest to, że YouTube robi małe porządki w swoim ogródku. No wiemy, że jest cała ta kupa filmowego śmiecia, a niektóre zdecydowanie bezwartościowe filmiki służą tylko jako źródła zwrotnego linku z tego opisu pod spodem wideo do strony spamera. No w mojej branży tam ktoś zespamował testy psychologiczne, setki identycznych wideo z linkiem tam, no i nakładającym do kupna jakiegoś testu psychologicznego za SMS-a, no wyjściowa cena 30 zł plus VAT. Natomiast co robić, aby uniknąć tej utraty kanału, potencjalnej utraty kanału? Jak wspomniałem wcześniej, no unikać jak ognia tematów związanych z make money online, przynajmniej w jakiś sposób w tytule, prawda? Czyli szczególnie nie umieszczać tego w tytule. Dostarczać w miarę wartościową treść, która angażuje widzów. No, musimy sobie zdać sprawę, że spam wcześniej czy później przy kolejnej zmianie algorytmu jest po prostu na straconej pozycji. No co tam jeszcze? Jasna sprawa, fałszywe wyświetlenia za pomocą jakiegoś oprogramowania, automatyczne dodawanie przyjaciół, czy tam jakieś upychanie słów kluczowych, no raczej skończy się tym samym, prawda? No przynajmniej ja nie zamierzam tego praktykować na swoich kanałach. Warto również poszukać coś niecoś w Google w tym temacie, no ale dyskusja jaka się wywiązała wynika z tego, że odpowiedzi nie są zbyt konkretne i dokładnie nie wiadomo o co chodzi. No, zasadnicze pytanie, co robić, kiedy już nam ten nasz kanał zablokują. No przynajmniej każdy guru marketingu internetowego radzi mieć filmy na różnych innych stronach czy hostingach, na przykład Amazon S3, Vimeo, Metacafe czy tam jakichkolwiek innych. Przynajmniej w przypadku nieszczęścia no można szybko powklejać kody i zastąpić te filmy tymi samymi, tylko z innego hostingu i głównie chodzi o naszego bloga, że nie ma tych pustych miejsc. I oczywiście po kliknięciu w ten filmik nie będziemy straszyć widzów na naszym blogu jakimiś tam wyjaśnieniami od YouTube. Nie wiem dokładnie jakie te inne serwisy mają standardy, prawda? No, wszyscy jednak podkreślają, że najpewniejsze są hostingi płatne. Natomiast jeżeli mimo wszystko uważasz, że nie zrobiłeś niczego złego, możesz spróbować drogi odwoławczej. No, przeglądałem te wytyczne YouTube i nawet tam nakręcili jakiś wesoły filmik z takim brodatym panem na ten temat, no ale za bardzo nie wierzę w skuteczność tej procedury w stosunku po prostu do takich zwykłych śmiertelników jak ja. No, tym blogerom udało się z powodu poparcia bardzo dużej społeczności oraz również kampanii prasowej o sensacyjnych nagłówkach, jak to czołowi blogerzy z Australii zostali potraktowani przez giganta. No mój taki, ja wiem, intelektualne dociekanie, domyślam się, że YouTube, Google czy inni nie lubią złej prasy i wizerunku, szczególnie w przypadku jakichś grup i zorganizowanych społeczności. Natomiast zwykły człowiek nie będzie miał tyle szczęścia i musi zdecydowanie dmuchać na zimne, nawet jeżeli uważa, że niczego nie zrobił złego, czy niczego nie zrobi. I tylko, co na koniec, no mogę tak powtórzyć za wytycznymi dla społeczności YouTube. No cokolwiek by to nie znaczyło, nie przekraczaj granic. No jakiekolwiek by one nie były. Natomiast z miłą chęcią usłyszę tutaj jakiś oddźwięk w tej drażliwej kwestii. Oczywiście na moim blogu videomarketing.pl, również na kanale YouTube Video Marketing Online.
Z doświadczenia wiem, że zasady angielskojęzyczne szybko wchodzą na polski rynek i może po prostu nastąpić rzeź niewiniątek. Także jeszcze raz zachęcam do dyskusji i na blogu, i na kanale. I czy mi się to podoba, czy nie, YouTube, na przykład w moim przypadku, jest bardzo trudny do zastąpienia właśnie w tej mojej strategii wideomarketingu. A że kwestie sporne raczej się pojawią i warto być na nie jakoś przygotowanym, no nie trudno się tego domyśleć. Także na tym kończę. Mówił Wasz Darek Kraśnicki. Jeszcze raz zapraszam do komentarzy. Jeszcze raz zapraszam na swój kanał YouTube.